Gród w Kaliszu Zawodziu odegrał szczególną rolę we wczesnośredniowiecznej historii Polski. Funkcjonował nieprzerwanie przez pół tysiąca lat, aż do powstania miasta lokacyjnego. Znosił wiele burz dziejowych, będąc świadkiem porzucenia tradycyjnej religii na rzecz chrześcijaństwa, ukształtowania się struktury państwowej, rozbicia dzielnicowego i krwawych walk o sukcesję. Przyjrzyjmy się jego historii. W IX wieku nisko położona Dolina Prosny poprzecinana była licznymi odnogami rzeki. Nurt nie był uregulowany. Woda żłobiła brzeg, tworząc niskie skarpy, bagna i tereny zalewowe. Okolica była słabo zasiedlona, a poszczególne gospodarstwa funkcjonowały w oddaleniu od siebie. Na brzegach i wyspach rzecznych istniał przedchrześcijański ciałopalny cmentarz. Przy kamiennych kurhanach oddawano cześć przodkom i składano ofiary. W drugiej połowie IX wieku wokół miejsca kultu powstały umocnienia. Choć gród nie był wewnątrz zabudowany, mieszkańcy mogli chronić się w nim w razie zagrożenia ze strony sąsiadów. Przy kurhanach okoliczna ludność nadal składała ofiary bogom i duchom przodków, prosząc o przychylność. W dogodnych, suchych miejscach powstawały kolejne zagrody. Na północ od Zawodzia rozwijała się rzemieślnicza osada Stare Miasto, towarzysząca grodowi przez kolejne stulecia. W X i XI wieku ośrodek stał się ważną częścią państwa Piastów. Gdy ród książęcy przyłączał kolejne ziemie, paląc plemienne grody, Kalisz został oszczędzony. Czyżby Piastowie byli z nim związani w jakiś szczególny sposób? Nowi chrześcijańscy władcy zlikwidowali dawny ośrodek pogańskiego kultu i wznieśli w jego miejsce pierwszy drewniany kościół. Gród zapewniał bezpieczeństwo kupcom prowadzącym tutaj handel. Służył utrzymaniu dworu, działalności rzemieślniczej, koszarowaniu armii i gromadzeniu podatków. Duża studnia zapewniała dostateczną ilość wody w razie oblężenia. Dostępu do grodu broniły dwa rzędy wałów drewnianoziemnych. Wygodną komunikację z osadą Stare Miasto zapewniał most wybudowany za czasów Kazimierza Odnowiciela. Rządy Bolesława Krzywoustego przyczyniły się do dalszej rozbudowy ośrodka na Zawodziu. W miejscu drewnianej świątyni wzniesiono murowany, jednonawowy kościół romański. Wał wzmocniono kamiennym licowaniem. Do ośrodka ściągali kolejni rzemieślnicy i kupcy, zasilając nie tylko gród, ale również otaczające go osady. Mieszko III Stary wybrał Kalisz na swoją siedzibę oraz stolicę księstwa, realizując tu wiele inwestycji. Brama strzegąca wejścia do grodu została wyposażona w zwodzony most. Wewnątrz wzniesiono kolegiatę pod wezwaniem świętego Pawła, gdzie prawdopodobnie pochowany został sam Mieszko III. Potężna ceglana wieża stanowiła część systemu obronnego. Palatium w południowej części grodu należało zapewne do władcy, który miał stale na oku pobliski budynek, w którym pracował złotnik. Na wschód od grodu wybudowano kolejny drewniany kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Po północnej jego stronie, w sąsiedztwie osady Stare Miasto, powstał cmentarz. Gród zmniejszył się, pełniąc głównie rolę ufortyfikowanej rezydencji książęcej. Zlikwidowano zewnętrzny obwód wałów, pozostawiając jedynie jego fragment zwany ostrogą, która pełniła rolę wysuniętej na południe strażnicy. Teren wokół był podmokły i pokryty roślinnością, co utrudniało działania napastnikom. Żywność dla coraz liczniejszych osad zapewniał młyn wodny, wybudowany na odrodze Prosny. Po śmierci Mieszka III doszło do wieloletnich walk o sukcesję. Gród został zdobyty i zniszczony przez Henryka Brodatego, a około 1257 roku Bolesław Pobożny ulokował miasto Kalisz na północ od Zawodzia. Dawny ośrodek stracił na znaczeniu, ostatecznie ulegając zniszczeniu w wyniku najazdu krzyżackiego. Dziś na terenie dawnego grodu znajduje się rezerwat archeologiczny w Kaliszu Zawodziu. Będąc tutaj, warto przyjrzeć się reliktom grodziska,
rekonstrukcją zabytków i odbywającym się inscenizacją, a także spojrzeć na Dolinę Prosny z dawnej siedziby książęcej, dającej początek dzisiejszemu miastu.